Złota medalistka olimpijska Shawn Johnson opowiedziała niedawno o 8-letnim okresie, w którym ona i jej koleżanka z drużyny gimnastycznej i była najlepsza przyjaciółka, Nastia Liukin, zerwały kontakt. Obie zawodniczki, które były współlokatorkami podczas Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku, doświadczyły rozłamu w swojej przyjaźni z powodu presji związanej z rywalizacją i opinią publiczną. Johnson, obecnie 32-letnia, wyjaśniła, że chociaż ona i Liukin, 35-letnia, z powodzeniem radziły sobie ze złożonością bycia jednocześnie przyjaciółkami i konkurentkami, presja zewnętrzna oddaliła je od siebie. Media i opinia publiczna nieustannie przedstawiały je jako rywalki, podsycając narrację, która ostatecznie doprowadziła do rozłamu między nimi. Pomimo intensywnej kontroli i konkurencyjnego środowiska, Johnson i Liukin zdołały utrzymać swoją przyjaźń podczas Igrzysk Olimpijskich. Jednak po zakończeniu igrzysk ciągła presja, by być przeciwniczkami, zebrała swoje żniwo, prowadząc do 8-letniej ciszy między nimi. Pojednanie nastąpiło niespodziewanie, gdy ich partnerzy zainterweniowali, nakłaniając je do ponownego nawiązania kontaktu. Johnson opisała ponowne spotkanie jako niesamowite, ale i zagmatwane, ponieważ obie zawodniczki czuły się zdenerwowane perspektywą odnowienia przyjaźni. Jednak ich obawy szybko się rozwiały i w ciągu kilku minut znów były bliskimi przyjaciółkami. Johnson podkreśliła wzajemne poczucie straty, którego obie doświadczyły podczas rozłąki, mówiąc: nie wiem, co się stało, ale tęsknię za tobą i za nami. Od czasu ponownego spotkania utrzymują silną więź, udowadniając, że ich przyjaźń była w stanie przezwyciężyć wyzwania i presję kariery sportowej. Oprócz złotego medalu w ćwiczeniach na równoważni na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku, Johnson zdobyła również 3 srebrne medale w ćwiczeniach wolnych, wieloboju indywidualnym i wieloboju drużynowym. Wyszła za mąż za byłego zawodnika NFL Andrew Easta w kwietniu 2016 roku.